Wczoraj dzień babci, a dzisiaj dzień dziadka. To wyjątkowa okazja, żeby złożyć naszym dziadkom najserdeczniejsze życzenia, czy podarować im bardzo ciekawe prezenty. Ale to również jest idealna okazja do tego, żeby coś o nich opowiedzieć. Czy mają jakieś znane powiedzonka, czy byli znani z jakichś ciekawych historii. Postanowiliśmy wyjść na ulicę Opola i zapytać się mieszkańców, co ciekawego mogli powiedzieć o swoich dziadkach. Zobaczcie naszą sondę. Dzień dobry, jak pan wspomina swoich dziadków? Dzisiaj mamy dzień dziadka, okazja do wspominek na przykład. Bardzo, bardzo fajnie. Z jakichś znanych był ze swoich powiedzeń? No, raczej taki lubił takie no, anegdoty, takie opowiadania związane tam z jego przeszłością. Okay. A czy pan jest może dziadkiem? No, już tak. No i jakie pan na przykład? Od 21 lat. No, a jakie pan na przykład cytaty czy powiedzonka mówi, lubi mówić swoim na przykład wnuczętom? Gonię do nauki języków obcych. Po prostu, żeby byli grzeczni, o. Żeby w życie wchodzili tak już, nie tak sobie luzem, że im się wszystko należy, tylko że trzeba to wypracować. Dzień dobry państwu, dzisiaj mamy dzień dziadka. Jakie mają państwo pomysły na prezent z okazji dnia dziadka? Zostawiliśmy wnuki dziadkowi. Prezent. Tak, mają szansę spędzić czas z wnukami. Ja mam tylko aktualnie jednego dziadka, bo drugi niestety już jest w świętej pamięci, ale swojemu dziadkowi lubię kupować jakieś rzeczy takie praktyczne, bo on też lubi praktyczne prezenty, więc w tym roku kupię mu po prostu coś do auta. Jeszcze nie wiem co dokładnie, ale coś wymyślę, bo dopiero na weekend będę zjeżdżać ze studiów do domu. Wnuczęta dla babci to są wszystkie. Także zawsze je kochałam i kochać je będę. Wiele rzeczy się mówi, ale chyba najważniejsze to jest to, żeby szanowali każdego jednego, tak jak rodzice, ich dziadkowie, babcie i nasi tak samo. Żeby te dzieci szanowały każdego jednego. Ulubiony prezent dla dziadka? Słucham? Prezent dla dziadka. Dzisiaj mamy dzień dziadka. Jakieś pomysły? Nie wiem. Masz jakiś pomysł? Może jakiś kubek. My dzień dziadka. Jakie macie pomysły na prezent dla swoich dziadków? Dla dziadków? No to tak. Mój gra na gitarze, to można mu strunę na przykład kupić. Ja daję po prostu jakąś bombonierkę. A zdani są może z jakichś powiedzonek, wasi dziadkowie? Nie powiedziałbym, nie wiem. Mówią Jimi Hendrix. Jakąś dobrą babeczkę. Okay, a... Zawsze dawaliśmy jakieś takie rzeczy podręczne, bo mój dziadek był spawaczem. Okay. I zawsze były jakieś takie fajne rzeczy podręczne do warsztatu. A czy jakieś powiedzonka mówił? Był... Pamiętacie coś takiego? Jak dożyję, to zrobię. Od dzieci dostaję cały czas wszystko i wszystko mam i teraz na stare lata tylko proszę o zdrowie i spokój. Dzień dobry, szybkie pytanko, mam o prezent na dzień dziadka. Czy ma pani jakieś pomysły? Czekoladki chyba dobrym pomysłem, jakieś winko. Leży. Co dziadek lubi? Lubi czytać, to książka. Dzień dobry, to zapewnie pani babcia, a to jest wnuczka pewnie. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia babci. No to wczoraj było. Tak, tak, właśnie to było wczoraj. Dzisiaj mamy dzień dziadka i tak pytamy mieszkańców Opola o cytaty, o powiedzonka dziadków. Czy ma pani jakieś takie, co mówi swoim wnuczkom albo przekazuje jakąś ważną wiedzę, no bo dziadkowie stanowią ważną część. Na przykład mówił, nadrobić to sobie można chleba do zupy. Bardzo fajny cytat. A pani co mówi na przykład swoim wnuczkom? Ja mam jedną wnuczkę. I co pani mówi? No co ci mówię, Lenko, najczęściej? Powinnaś dużo jeść, żeby... mieć siłę. Tak. I trzeba co? Dużo czytać. Dlaczego? Bo nie ma czemu? Niczemu nie ma czemu, nie? Nie wiem. No trzeba dużo czytać, żeby dużo wiedzieć. No, ale ja dużo wiem. No dobra, nie musisz. Jestem dziadkiem dwójki dzieci. Mam już wnuka, który w tej chwili podjął studia na Politechnice Wrocławskiej. I wnuczkę, która kończy właśnie okres przedszkolny. Wczoraj wnuczek dzwonił, prawda, do babci, do żony, prawda, z nią rozmawiał, więc wstrzymał się z życzeniami dla mnie do dnia dzisiejszego, nie? No, także dopiero dzisiaj się dowiem.